Ktoś w komentarzu napisał, że branie generalnego wykonawca jest bez sensu, bo powoduje, że inwestycja staje się dwa razy droższa. To masz biznes, któremu powinniśmy zazdrościć, czy współczuć? Zbudowałem takie coś, jestem inwestorem, jestem właścicielem, za ile to mogę wynająć, jaką mogę mieć stopę zwrotu? Czy jeżeli wynajmuję najemcy, halę, biurowiec, magazyn, ale ten najemca nie płaci, to czy mam takie same trudności z. Jego eksmisją, jak w przypadku rynku mieszkaniowego? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są loże przedsiębiorców. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni twój biznes jeszcze silniejszym. Święto kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na tobie wrażenia. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Szanowni widzowie, słuchacze, adrenżyny przygody przedsiębiorców, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem bardzo konkretnym, odcinkiem, w którym będą padały konkretne liczby, konkretne kwoty. Jest to odcinek szczególnie dedykowany osobom, które w swoich planach mają budowę hali, magazynu, biurowca, generalnie większych obiektów, które mają służyć waszemu biznesowi. Ale ten odcinek również może być ciekawy dla osób, które głębi duszy wiedzą, że mają aspiracje, że prędzej czy później również staną w sytuacji, w której trzeba będzie wydać pewnie jakieś e, kilka baniek, żeby taką decyzję podjąć. Gościem, którym o tym opowie jest przedsiębiorca, członek loży przedsiębiorców, osoba, która ma w tym temacie gigantyczne doświadczenie i zabierze nas w konkrety, w szczegóły. Ja będę się bardzo dużo starał wtrącać i dopytywać w waszym imieniu oczywiście, więc absolutnie nie odbierajcie tego jako... Brak kultury z mojej strony, bo jedyne o co walczę to o to, żeby odcinek był możliwie ciekawy i przydatny dla was. Dawid Lech, ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry, Adrian. Panie Dawidzie. Pan będzie teraz trzymał główne, główny batut, można powiedzieć, w tej naszej dyskusji, od czego powinniśmy zacząć tą rozmowę? Tę rozmowę. Zaczęliśmy bardzo oficjalnie, nie? No tutaj panie Dawidzie. Pokoję to za chwilę Adrianie. minie. Nie tak, przejmuj już, się. Już nam przejdzie. Dobrze. Dzisiejszy odcinek powstaje dlatego, że jakby chcemy przedyskutować takie pytanie, odpowiedzieć na takie pytanie, które pojawia się najczęściej, czyli jakie pieniądze w ogóle na to trzeba przygotować, bo przedsiębiorca w końcu staje przed tym pytaniem, że musi tą firmę rozbudować, musi gdzieś się przeprowadzić, mm -hmm. musi o tym zacząć myśleć i pierwsze pytanie zawsze jak dzwonią do nas do firmy to jest, a ile ile to będzie kosztować, a ile za to, a ile za to, jak to wygląda, nie? No i tutaj stwierdziliśmy, że najprostszym jakby będzie po prostu na nie pytanie po prostu odpowiedzieć. Więc jeżeli mamy w planach takie przygotowanie takiej inwestycji i rozpoczęcie takich prac nad taką inwestycją, no to przede wszystkim musimy zacząć od działki. I to jest ciekawe, bo bardzo często do mnie dzwonią ludzie, którzy mają w planach jakieś olbrzymie plany, dotacyjne, wizje roztaczają szerokie. I moje pierwsze pytanie, czy Pan ma już działkę przygotowaną pod inwestycję? Jakąś w planach, zakup? Nie no, jeszcze działki nie mam, wie pan co, ale ja chciałem najpierw wymyślić budynek, a potem dopiero myśleć o działce. Nie? I... To jest zła kolejność? No, zdecydowanie, nie? No jakby nie wymyślisz tego budynku sobie wirtualnego, stworzysz super idealny budynek, a potem rzeczywistość rzeczywistości zgniecie, bo nie ma takiej działki, której żeby ten budynek zmieścić. Albo nagle się okazuje, że ty chciałeś cztery piętra, a wszystko w okolicy w, może jakby w każdy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ty szukasz w obszarze, pozwala na przykład na dwa maksymalnie. Nie? I nagle twój plan się sypie, więc włożenie kupy pracy, wymyślanie budynku. Analizowanie, rozgryzanie wszelkich jakby zależności, które jakby się w nim pojawią spełnie na niczym spłonie, bo się okaże, że działka zdywersyfikuje wszystkie Twoje plany. Nie? Więc pierwsze, co powinno się pojawić, to znalezienie chociaż tej potencjalnej działki, którą jakby planujesz zakupić, bo rozważasz zakupić. Nawet już na tym etapie to będzie wystarczające. I, i jeżeli już masz jakąś działkę na oku, no to wtedy możesz myśleć o budowie. Nie? No i teraz takie podstawowe pytanie. Ile trzeba środków przeznaczyć na taką działkę? Nie? I teraz na potrzeby dzisiejszego odcinka wzięliśmy taki modelowy budynek, przyjęliśmy. To jest 300-metrowy biurowiec No i półtorej tysiąca metrów kwadratowych hali. To jest taka standardowa, szablonowa inwestycja, jaka często pojawia się w naszych realizacjach. I bestseller. Bestseller, ale jakby może mediana coś takiego tych inwestycji, które realizujemy. Nie? Bo i są i mniejsze, są i dużo większe, ale. No musieliśmy przyjąć jakieś założenia, myślę, że to jest... Przyjęliśmy. Jest, Dalej. mamy, lecimy, dobra. To żeby taki, w ogóle taki budynek postawić, to w większości przypadków potrzeba nam tak około działki o powierzchni 3,500 tysiąca metrów kwadratowych. No i teraz wartości, żeby jakieś się pojawiły, żeby móc cokolwiek oszacować. No a działki tutaj mają dużą rozbieżność, bo i może być działka za 100 złotych, jakaś daleko od, od metra. metra? Daleko od chyba ośrodków miejskich jakichkolwiek, za 100 zł z metra kwadratowego, to naprawdę będzie daleko. No a może być i działka za 800 czy 1000 złotych, ale to raczej nie jest działka pod już tego typu inwestycje. Najczęściej to jest przedział między 200 a 600 zł za metr kwadratowy. Takie działki, na których my gdzieś tam budujemy i takie. Przynajmniej na dzień 15 lutego 2024 roku. Tak jest, no mówimy na dzień dzisiejszy. Tak, grywanie tak. tak, no ziemia jakby. Jest po tych okresach wzrostu silnego, teraz gdzieś te ceny działek się ustabilizowały, no ale powiedzmy, że nasze inwestycje są realizowane na działkach, które kosztują od 200 zł za metr kwadratowy do 800 zł za metr kwadratowy. Przy czym te 200 zł jest częściej pojawiającą się wartością, i na potrzeby dzisiejszego odcinka byśmy tą wartość mogli przyjąć. Czyli potrzebujemy 3500 m2 działki, która będzie kosztować w tych naszych założeniach 200 zł za metr kwadratowy, co daje nam kwotę 700. 700 tysięcy, dokładnie. Nawet nie muszę patrzeć do notatek. Tak szybko hmm. liczysz. Cóż, właśnie. Jeden z niewielu talentów. Tak, takie szybkie liczenie? No, tylko tak. mnożenie. Tylko mnożenie? No i kwoty, jakby liczby, jeżeli chodzi o pieniądze. Tak, tak to tak, szybko. Tak. Wtedy jest nitro się włącza. Tak, ja wiem. Jakby pieniądze się pojawia, złotówki, dolary, PLN, to. radia od razu. Policzone. Pieniądze. Tak, dobra. 700 tysięcy złotych. Tak, mamy na, na działkę. Dobra, no to już jak kupiliśmy działkę za 700 tysięcy złotych, no to w dalszym kroku no, jakby mamy koszty, które trzeba ponieść na e, budynek. Tak? Tutaj jeszcze się wtrącę. Jakie są naj, trzy najczęstsze błędy, które robią inwestorzy, którzy kupują działkę? Nie wierzę w to, że to jest tak prosty proces. No nie jest prosty proces, jest bardzo trudny. To powiedz na bazie twoich doświadczeń trzy najczęstsze rzeczy, na które powinni zwrócić uwagę, a nie zwracają i potem jest płacz. Mm, mega wąska działka. Na, na bardzo wąskie działce jest bardzo trudno posadowić jakikolwiek normalny budynek. Ile to jest wąska działka? No poniżej 30 metrów to na pewno. Nie? Nawet bym powiedział, że poniżej 35 bardzo często jakby problem pojawia się przy takich działkach, w momencie, kiedy masz sąsiednią działkę niezabudowaną. To jest w ogóle case, który warto omówić i wszystkim zaznaczyć, że jeżeli masz po sąsiedzku działkę niezabudowaną, to od tej granicy nie odsuwasz się 3 lub 4 metry, jak masz to doświadczenie z budownictwa domku czy jakiegokolwiek innego budynku mieszkaniowego, tylko musisz przyjąć, że na tej działce niezabudowanej powstanie kiedyś budynek. To wynika z przepisów pożarowych. I od takiej granicy, jeżeli masz sam, projektujesz i budujesz budynek o niskim obciążeniu ogniowym, to musisz przyjąć, że musisz się odsunąć 7,5 metra. To takie minimum. A w najgorszych przypadkach 10 metrów. Czyli to ci ogranicza jeszcze bardziej powierzchnię, na który będziesz budował. No tak, no jeżeli masz działkę powiedzmy 35 metrów szeroką, tak? I nagle się musisz 7,5 metra odsunąć. To nagle zostaje ci na budynek, bo zostałaś działką. 27,5, 27 ale zobacz jeszcze, że z drugiej strony musisz też drogę zorganizować. Więc, jakby na no, no po tej drugiej stronie, powinieneś przyjąć przynajmniej te też kolejne 7,5. To nagle zostaje ci raptem 20 metrów nie? Na, na zabudowę. I teraz, jeżeli twój proces technologiczny, magazynowy, yy, jakby wymaga szerszej hali, no to ta działka albo wymaga od ciebie, że, żeby się zbliżyć do tej granicy, wymaga od ciebie, yy, żebyś postawił tam ścianę ogniową, która generuje większe koszty i generuje takie problemy, jak to, że. W tych ścianach nie będziesz mógł robić za bardzo żadnej solariki otworowej, typu bramy czy okna, bo będą jakby to musiały spełniać specjalne wymogi. Co do okien, to jeszcze pół biedy, bo yy, okna ogniowe jakby spełnią swoją funkcję, ale brama ogniowa w ogóle wyklucza ją z użytkowania, ponieważ brama ogniowa to jest takie urządzenie, które albo masz zamknięte, albo masz otwarte. Często widzisz w garażach podziemnych, nie? że jakby ona jest cały czas otwarta i ona tylko się i wyłącznie zamyka podczas alarmu pożarowego, w sytuacji niebezpiecznej. Wynika to z tego, że brama ogniowa jest cholernie ciężka, jest napakowana gipsem i wełną mineralną i jej mechanizmy są atestowane przykładowo i gwarancja jest na przykład na 100-150 użyć. Więc to nie jest brama, którą się zamykasz, otwierasz, zamykasz, otwierasz. Więc jeżeli robisz bramę ogniową w hali, to od razu ta brama wyklucza Ci ją z użytkowania, że to jest brama zewnętrzna. Bo wewnętrznie tam się inaczej te problemy rozwiązuje, ale w przypadku tak wąskich działek, właśnie jeżeli się przybliżasz tu, przysuwasz tu, kombinujesz tu, to nagle na budynek nachodzą kolejne i kolejne i kolejne ograniczenia. Nie? Więc przyjmując takie podstawowe założenia, o których teraz mówiliśmy, no to fajnie, żeby ta działka przymiała te przynajmniej te 35 metrów, co da ci budynek o szerokości 20 metrów, taki normalny. Nie? I teraz często ktoś przysyła działki 20 25 metrowe i nagle komuś mówi, że z dwóch stron jest niezabudowana, to po 15, stron odpa 15 metrów odpada z tej działki, nagle się okazuje, że masz 5 metrów na zabudowę przy 20-metrowej działce. Jest to taki. Jeden z przykładów, gdzie działka może stanowić problem. Nie? Kolejnym przykładem takiego problemu na, na działkach może być to, że nikt nie sprawdził planu. Nie? Co na tej działce warto wybudować? Nie? czyli co można wybudować? Na co plan zezwala? A plan to jest prawo lokalne, które uchwaliła Rada Gminy, która określa, co w danym obszarze wolno i w jaki sposób realizować. No i teraz nie sprawdziłeś planu, się okazuje, że twoja działka jest w ogóle nie do zabudowy. Albo możesz na niej pobudować, nie wiem, elementy infrastruktury turystycznej albo jakiejś innej. Nie? Więc to takie rzeczy też się pojawiają, ale takie działki raczej nie pojawiają się dlatego, że klient ją kupił, tylko dlatego, że ją gdzieś od kogoś dostał, dziedziczył w spadku, tym podobne. Nie? Ostatnio przerabiamy z klientem działkę, na której 90% działki jest lasem i niemożliwym do zabudowy. Nie? Więc nic z tym lasem nie za bardzo można zrobić, bo w planie jest jako las i koniec. Nie? No i takim ostatnim, częstym problemem, który pojawia się przy działkach to jest geologia. I badania geologiczne, sprawdzenie, czy ta działka na przykład nie jest nasypowa, że ktoś przez lata nie nawoził śmieci, gruzu i innych rzeczy, i ten grunt jest totalnie nienośny. I teraz, żeby wykonać fundamentowanie pod ten budynek i posadowić go na tym budynku, no to trzeba ten grunt wywieźć i nowym gruntem, jakby, do, jakby u, uzupełnić tą działkę, zagęścić i doprowadzić ją do stanu nośnego. Kończąc ten wątek, jeżeli chcę kupić działkę pod tego typu inwestycje, ale jednocześnie nie mam czasu i cierpliwości, żeby sprawdzać te rzeczy, o których powiedziałeś i pewnie jeszcze kilkanaście innych, zakładam, to kogo powinienem szukać na lokalnym rynku, kto to zrobi za mnie? A ja nie wiem, czy to jest, potrzebujesz kogoś z lokalnego rynku. Jeżeli tego typu inwestycje planujesz realizować, no to tego typu inwestycje szukasz generalnego wykonawcy, który projektuje i buduje takie budynki. To na przykład tak jak nas, tak? Nasza firma realizuje taką usługę, że już od momentu przedzakupowego, czyli w momencie, kiedy ty się interesujesz działką, już z tobą uczestniczymy w analizie tej działki, w rozwiązaniu tego budynku i całej reszcie. Ale jeżeli nie chcesz z nami współpracować, no to jest szereg firm na rynku, które świadczą taką usługę. Są na przykład biura architektoniczne, które mogą dokonać takiej analizy odpłatnie, więc jakby, jeżeli analizujemy działkę, no to od, zacząłbym od kogoś, kto zna się na projektowaniu takich budynków. W jednym z odcinków, który razem nagraliśmy, Powiedziałeś o tym jeszcze przed nagraniem. Ktoś w komentarzu napisał, że branie generalnego wykonawcy jest bez sensu, bo powoduje, że inwestycja staje się dwa razy droższa. To jest ciekawy temat, właśnie. Tak się zastanawiałem, czy na ten komentarz odpowiedzieć, no bo bardzo można to łatwo sprawdzić, tak? No wchodzisz w wyniki finansowe różnych generalnych wykonawców, sprawdzasz, jaki, jaki, jaki wynik finansowy na koniec roku uzyskują, i nie ma tego 50% narzutu. Nie wiem, może przepalają go, może coś w jego wyobrażeniu. No ale jeżeli on jest taki skuteczny w tym, że. Autor komentarza. Autor komentarza. Jeżeli on jest taki skuteczny i jakby mógłby budować budynek za 50% wartości i by wypracował 50% marży, no to ja mu że wielki sukces w tej branży, bo jeżeli mówimy o inwestycjach kilkumilionowych, nie wiem, 5 inwestycja i ty zarobisz na nie 2,5 miliona złotych, no to powiem ci, żebyś był ponad rynek i byś był liderem branży, nie? Więc jakby, jeżeli. Z tej perspektywy na to patrzysz, no to. To z takich pięciu baniek, ile zostaje w większości. Generalnemu osób? wykonawcy, tak. no myślę, że tutaj finalnie, jeżeli już jakby przeanalizujemy, bo bardzo dużo kosztów takiej inwestycji, co często ludzie pomijają, pochłania po prostu ten nadzór inżynierski i obsługa inżynierska. tak? Kierownicy budów, inspektorzy. Na ludzi. Tak, no to, to jest y, ogromny biznes, tak? Tutaj, żeby realizować taką inwestycję, my realizujemy kilkanaście takich inwestycji rocznie. No to u nas w biurze jest i zespół, który odpowiada za zamówienia, które spływają z budów i każda budowa ma przedzielonego kierownika budowy, inżyniera budowy. Nad nimi czuwa wszystkim dyrektor techniczny. Cały ten zespół działa. Do tego jeszcze jest y, dział przygotowania produkcji, który nadzoruje i jakby koordynuje wszelkie jakby kolejne etapy plus. Y, przygotowanie tej inwestycji do startu. W międzyczasie jest dział projektowy, który jakby zarządza procesem przygotowania projektu, a następnie uzyskania pozwolenia na budowę i jednocześnie uzgodnień wszystkich po kolei. Więc tu działa ogromny sztab ludzi i jakby on też jakby pochłania środki. Tak? I teraz jeżeli ktoś prosto spojrzy, że no ja fundamenty zrobię za tyle, a konstrukcję zrobię za tyle, po czym, jakby liczy to tylko sucho na kalkulatorze, i mu wychodzi tu i rzeczywiście wymyśla sobie jakieś wartości, chociaż nie takie, bo nie na takich narzutach pracują generalnie wykonawcy, no to nagle wychodzą mu jakieś abstrakcyjne rzeczy. Tylko tacy inwestorzy często na końcu mają problem jeden, że nie mogą tego budynku odebrać, bo budowali go w sposób niekoordynowany, nie mają zebranej dokumentacji po wykonawczej, coś tam jeden majster zrobił, drugi zrobił, ale na to dokumentów nie zebrali. Kierownik był tylko z doskoku, który tylko się wpisał w dzienniku budowania, realnie koordynował pracę, i jakby budując takim systemem gospodarczym, często stoi na końcu z jednym wielkim problemem, że ma budynek, którego nie można odebrać albo którym jest wielki problem z odbiorem, i wtedy się słucha, no bo te służby, te problemy administracyjne, bo strażak taki zły, bo nie chce nam odebrać budynku, a nadzór też nie chce odebrać, a sanepid też robi problemy, tak problemy nazwijmy to. Tak naprawdę. Albo coś zostało źle po drodze zrobione, niezgodnie z przepisami i jakby teraz obwiniamy cały świat, bo po prostu nie nadzorowaliśmy procesu. Tak? I... Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z perspektywą Dawida, czy może po prostu gada tak, bo sam jest tym generalnym wykonawcą, więc zależy mu mhm. na tym, żeby ludzie brali generalnego wykonawcę. Wiesz co, rynek dojrzewa i kiedyś rzeczywiście więcej było takich ludzi, którzy chcieli sami się zająć inwestycją. Teraz przedsiębiorca, który no, ma dzień zajęty w opór tak naprawdę swoimi bieżącymi zadaniami i działaniem operacyjnym w swoim biznesie, on często mówi: panowie, przyjdźcie i mi to po prostu zróbcie. Więc jakby hmm. rynek ewoluuje do tego outsourcingu, ludzie się zajmują swoimi specjalizacjami, realizują swoje specjalizacje i przestają tak kombinować, ale rzeczywiście, no, jest spora grupa ludzi, która nadal uważa, że. Buduj taki budynek systemem gospodarczym. Zakładam, że nie liczyłeś na to, a nawet jeśli to pragnę cię uprzejmie poinformować, że nie umknęło mi, że nadal nie odpowiedziałeś na pytanie ile z 5 milionów zostaje u generalnego wykonawcy. Aha, czyli jakby wy... owinąłem to w bawełnę i pogadałem sobie. Pokazałeś tak? szczegóły, które uzasadniają to, że generalny wykonawca zarabia, co myślę, że w przypadku tego programu i naszych widzów nie jest dla nikogo zaskoczeniem, bo prowadzenie biznesu pro publicu, bo ono nie nazywa się biznesem, tylko działalnością charytatywną, więc ile z tych pięciu baniek zostaje generalnemu? Pominę takie inwestycje, na których się nie zarabia, bo czasami takie się zdarzają. Z różnych przyczyn, albo źle zarządzaliśmy my sami procesem, albo coś popełniliśmy, jakieś błędy, albo źle podeszliśmy do negocjacji kontraktu. To pominę, mm -hmm. ale takim realnym, jakby finalnym nadrzutem, który wychodzi nam po obliczeniu już jakby odjęciu wszystkich kosztów bez kosztów utrzymania administracji firmy i działów pracujących w biurze to jest pomiędzy 8 a 12%, nie? Więc jakby mi się wydaje, że klasyczna rentowność biznesowa taka. Która... Czyli jakieś 500-600 koła, nie? Od 400 do 600 tysięcy. Tak, tylko że pamiętaj, że w tych wartościach jest jeszcze odpowiedzialność, którą ponosisz, bo jeszcze musisz gwarancyjnie ten rynek obsługiwać przez okres gwarancji, nie? Więc jakby te 500-600 tysięcy, które zostanie z budynku za 5 milionów, to jakby z tego jeszcze jakby musisz jakby likwidować ewentualne usterki, nie? To masz biznes, któremu powinniśmy zazdrościć czy współczuć? Myślę, że to jest normalny biznes jak każdy inny. Organizujemy proces inwestycyjny od A do Z. To jest nasza praca. W każdym biznesie są dobre i złe rzeczy. Ja myślę, że on jest normalnym i zwyczajnie rentownym biznesem. Nie tak rentownym jak biznes oparty na przykład o usługach świadczących marketing, dla, dla, ma, usługach marketingowych, czy na przykład IT. Bo jak ja widzę tam tamte branże, to widzę tylko i wyłącznie jedno takie wyszarpywanie pieniędzy za wszystkie usługi. Najczęściej to jest branża IT. Nie, Tam to widzę jakby często taką sytuację, że ktoś pracuje na kosmicznych marżach, sprzedaje ci produkt. Po czym za każdą zmianę tego produktu jakby liczy sobie kosmiczne pieniądze za jakąś głupotę. Ale tu się wtrącę, bo to nie jest odcinek o IT, więc żebyśmy za bardzo nie odbiegli. Poruszyliśmy wątek, że działka jest niezbędna, poruszyliśmy wątek tego, jakie są trzy najczęstsze fakapy, które ktoś robi kupując działkę, poruszyliśmy wątek, kto ci powinien pomóc z zakupem tej działki, poruszyliśmy wątek, czy generalny wykonawca faktycznie zdziera z tego klienta nie wiadomo ile, co jest kolejnym wątkiem, który się przyda naszym widzom. No powiedzmy, że mamy już tą działkę, projektujemy ten budynek, no trzeba go po prostu wybudować, nie? Tak ten temat dość mocno spłycimy, no bo nie będziemy wchodzić w szczegóły, każdy element po kolei liczyć, bo nie ma takiego sensu, ale żeby móc budżetować taką inwestycję, no to w przypadku hali o konstrukcji stalowej, powiedzmy o wysokości składowania na poziomie niecałych tam w okolicach 7 a 8 metrów wewnątrz, trzeba przyjąć około 1500 zł za metr kwadratowy takiej hali. Mhm. Czyli w przypadku tej naszej modelowej, o której mówimy, to jaka to jest kwota? No tutaj mamy 1200 m kwadratowych hali, którą liczymy po 1500 złotych, co nam daje kwotę 800 tysięcy zł netto. Mhm, dobra. I tu mamy halę, ona jest już ocieplona, ma posadzkę, z zewnątrz są płyty warstwowe, dach jest ocieplony, mamy świetliki, podstawowe bramy. To jest mówimy o wartości średniej, oczywiście da się to zrobić i troszeczkę taniej, i oczywiście drożej w zależności od potrzeb inwestora. Jak całą bramę, halę pociekamy na Bramy z jednej i z drugiej strony, brama wyjdzie, hala wyjdzie drożej, no ale tak samo wyższa hala, niższa hala, no będą wartości się zmieniać, tak? No i też skala tej inwestycji. Jak czyli będzie mała, to z metra wyjdzie więcej, duża wyjdzie troszeczkę taniej, więc. Ale to jest kwota, rozumiem, która powoduje, że przedsiębiorca może się natychmiast wprowadzać po zakończeniu budowy. Czy nie? nie? Tu mówimy o stanie surowym zamkniętym. Okej, okay, czyli Taki... stan deweloperski, jakby robiąc analogię do rynku mieszkaniowego, Powiedzmy, czy Powiedzmy, ale nie do końca, ponieważ yy, jeżeli chodzi o halę, to w stanie surowym zamkniętym masz budynek. W którym jest posadzka, ale nie ma żadnych instalacji. Bo teraz pytanie, czy budynek chcesz tylko oświetlenie wewnątrz realizować, czy chcesz go ogrzewać, czy jeszcze jakieś zasilenie maszyn się pojawia i tym podobne. Ale o tym opowiemy dalej o instalacjach. Ale jeżeli chodzi o halę w stanie surowym zamkniętym, to można powiedzieć, że ona jest już prawie gotowa, nie posiada jedynie uzbrojenia w instalację, i ewentualnie, jeżeli realizujesz jakieś pomieszczenia na hali, no to musisz tam zrealizować jakieś wykończenia wewnętrzne typu ścianki działowe i tym podobne. Ale jeżeli mówimy o hali, masz puszkę, dach, okna, świetliki, posadzka. Można powiedzieć, że budynek w takim stanie dałoby się już jakoś użytkować. No ale bez oświetlenia raczej ciężko, bez światła. Ale to jakby na dalszym etapie. Dobrze, kolejny krok. Kolejny krok, no to mamy wycenę, jeżeli chodzi o biurowiec. I też go tak samo liczymy tak żeby dla, na potrzeby tego odcinka uprościć, stanie surowym zamkniętym bez wykończeń. I teraz taki biurowiec 300 metrów w stanie surowym zamkniętym trzeba przyjąć, że będzie kosztował w okolicach 2800 zł za metr kwadratowy. Czyli co nam daje dla biurowca o powierzchni 300 metrów, przemnożonego przez 2800 zł, 840 tysięcy zł netto. Czyli mamy już wycenioną halę, mamy biurowiec w stanie surowym zamkniętym i teraz biurowiec w stanie surowym zamkniętym. W mojej nomenklaturze, wewnątrz firmowej, bo to różnie też do tego można podchodzić, ale już posiada elewację, stolarkę okienną, więc można powiedzieć, że z zewnątrz jest skończony. Dach jest, obróbki są. Wewnątrz wymaga totalnej wykończeń, ponieważ na podłogach są, na parterze są chudziaki. A u góry Co to, są, jest? to jest chudy beton, który jakby był pierwszą warstwą ponad warstwą gruntu, okay. jak przekrywaliśmy budynek. W późniejszych etapach na chudziakach wykonujesz. Izolację, potem rozkładasz ogrzewanie podłogowe. Jeżeli robisz ogrzewanie podłogowe, na no to wylewasz wylewki, na których potem będą kładzione płytki. Ale to etap wykończeń, więc o tym powiem później. Więc mamy taki biurowiec. Na dole, na parterze masz chudziaki, na piętrze masz niewykończone stropy. Więc, żeby go dalej coś tym, jakby móc ten budynek użytkować, trzeba go wykończyć i uzbrać w instalację. Tak samo z instalacjami jak Hala. Więc mamy tutaj wartość 840 tysięcy złotych za biurowiec, a za halę mamy 1,8 tysięcy zł. One, sumując te dwie wartości, mamy wartość 2 640 tysięcy zł. I tu mamy budynek w stanie surowym zamkniętym. Często takie kontrakty realizujemy, w sensie, że projektujemy, a następnie budujemy budynek do takiego stanu. I inwestor już własnym sumptem, jakby taki budynek wykańcza i uzbraja w instalację, plus wy wy wykonuje plac, bo żeby zakończyć taką inwestycję, no to musimy przede wszystkim wykonać instalacje sanitarne, wykonać instalacje elektryczne, e, wykonać plac zewnętrzny, a pod placem zewnętrznym sieci wszelkiej maści i przyłącza e, i wykonać wykończenia wewnętrzne biurowca. Wtedy mamy jakby już we, zakończoną inwestycję, ale jeżeli mówimy o stanie surowym mhm. zamkniętym, to jej wartość to przeważnie 55 do 65% inwestycji. Ten, ten element budynku. Jeżeli inwestor potem jakby sam chce realizować, to, to mówimy, że spożytkował już 55-65% środków in, przeznaczonych na inwestycje. Rozważasz wystąpienie w przygodach przedsiębiorców, ale nie wiesz, czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Pozwól nam to sprawdzić. Napisz na kontakt małpa-przygody.tv. Otrzymasz od nas specjalny formularz do wypełnienia. Na podstawie Twoich odpowiedzi damy Ci znać, czy to już dobry moment, aby się u nas pojawić. No ale inwestor chce iść dalej, więc co jest dalej? Dalej mamy wykończenia. Biurowca, tak? musimy ten biurowiec wykończyć. Oczywiście te kolejne etapy następujące powstanie się zamkniętym. One już muszą następować w sposób taki, jakby można powiedzieć, synergiczny, czyli powstawać razem. No bo nie wykończysz budynku, a następnie nie rozprujesz ścian, żeby robić instalacje. Więc jakby instalacje wykończenia muszą powstawać w sposób ciągły i razem. Więc, żeby wykończyć taki biurowiec, trzeba przyjąć w takim normalnym, minimalnym standardzie. Nie wiem, czy on by był dla ciebie wystarczający, Adrian, nie wiem, jakie masz oczekiwania. Duże. Duże. My mówimy teraz o prostym wykończeniu biurowca typu płytki, e, ściany są białe, sufity są podwieszane e, z kasetonów, więc taki typowy, mm. klasyczny biurowiec, nic skomplikowanego. To żeby wykończyć tak biurowiec, potrzebujemy około 1500 zł na metr kwadratowy. Dajcie znać, drodzy widzowie, czy biurowiec, z którym tak. wy to jest jakiś taki, wiecie, high-end, premium, luxury, używając staropolskiego języka, czy może raczej taka właśnie opcja budżetowa, jak się domyślam, o której teraz ty mówisz? Podstawowa, tak? Jakby ona podstawowa, wystarcza Nie wystarcza budżnowa, do funkcjonowania, funkcjonowania takiego okay. przedsiębiorstwu, tak? Jakby... Czyli jarzeniówki, taki właśnie... Nie, no już mamy, wiesz co, akurat jeżeli chodzi o wykończenia, to widzisz, Przeskoczyły z wykończeń na instalację, one są dalej, Przepraszam. Tu mówimy tylko i wyłącznie o. Już się nie wyrywam. Nie, też wyrywaj się, słuchaj, Jakby ty zadajesz tu pytania, nie? Mamy określony plan, który trzeba naszym widzom przedstawić, więc chcę tak. dzisiaj, żeby liczymy. ewentualnie ktoś się obudził, jeżeli lekko e, się zamyślił. Słucham dalej. Więc jeżeli chodzi o wykończenia, nie wiem, czy już podawałem tę wartość, to jest półtorej tysiąca złotych za metr kwadratowy. No i teraz mamy 300 metrów tego biurowca, mnożymy przez półtorej tysiąca. 450 480. Teraz źle policzyłeś. Półtora razy 300? Znowu mnie zaskoczyłeś, bo bardzo szybko to policzyłeś, nie? Adrian, powiem Ci. 450 tysięcy. Tak. Na, na, potrzeby, na wykończenie takiego biorowca o powierzchni 300 metrów kwadratowych powinna wystarczyć kwota 450 tysięcy. Oczywiście mówimy o lutym 2024. Ja nie wiem, jak to się rozwinie w czasie. Czy to będzie drożej, czy to będzie taniej. Tak. Rozmawiamy też, pamiętajmy o stawkach średnich dla całego kraju. W różnych obszarach może to wyglądać inaczej, więc jeżeli ktoś w komentarzu będzie pisał, że to się da zrobić za 800. Może jemu się uda, my pracujemy na, jakby na rynku krajowym i jakby gdzieś mniej więcej w takich kwotach operujemy i takie oferty składamy naszym inwestorom. Znaczy, umówmy się w każdej firmie, w, każdej sektor, w każdym sektorze, zawsze znajdziesz tańszego wykonawcę i droższego. Więc nie róbmy tych didaskaliów. Jeżeli komuś ktoś się nie zgadza z twoimi cenami, ma do tego prawo. Oczywiście. Po prostu idź dalej. Oczywiście. Więc kolejnym elementem, który warto było i trzeba omówić, żeby to wszystko podliczyć, no to są instalacje. No i teraz. Instalacja naprawdę tutaj możemy mieć rozbieżność bardzo dużą. I dany biurowiec może mieć skomplikowaną wentylację mechaniczną, hala też jakieś specjalne odciągi, ale powiedzmy, że normalnie jest to wartość pomiędzy 600 a 800 zł za metr kwadratowy całej inwestycji, co w tym przypadku daje nam wartość przemnożenia 1500 tysiąca metrów kwadratowych, czyli cała inwestycja, razy 600 zł, co daje 900. nam. Kurde, szybko liczy znowu, więc. Mamy kolejny element. Presja w którym... rośnie w pewnym gdzie się pomylę, albo się zawaham, kurczę, ale podoba mi się ta gra, podoba Do, mi się. Tak? czuję się potrzebny w tym wymiarze. Dobra, wywiadzie. to zaraz przejdziemy jakieś przecinki. Ojej, 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 się zawieszę. Nie no, to no, żebyś był dobry. To szybko oferty byś na kolanie pisał na budowę hali. Nie? panie to, 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 tutaj 600 tysięcy, tu 700, tu 800. Dobra, 10 tysięcy w tą, czy w tą, wycenił. Co dalej? Co dalej? No przede wszystkim musimy, jak już mamy wykończony biurowiec i mamy wykonane instalacje na całym obiekcie wewnętrznym. No to mamy do wykonania jeszcze plac zagospodarowanie terenu, kostka, drogi wszelkie dojazdowe plus sieci, które są pod tym placem i przyłącza, tak, budynek trzeba uzbroić w przyłącze energetyczne, wodne, kanalizacyjne, gazowe, bo tak najczęściej są ograniczone tego typu inwestycje, zasilanie gazowe. No i jakby tutaj dla takiej na potrzeby takiej inwestycji o powierzchni około 1500 m2 Przyjmiemy na potrzeby dzisiejszego odcinka, że jest to ym, plac o powierzchni około półtorej tysiąca metrów kwadratowych. I teraz powiem dość kontrowersyjną wartość, bo każdy tutaj wie, i ja znawców kostki znam wielu i każdy wie, ile kostka powinna kosztować. Jak ktoś jest znawcą kostki brukowej, piszcie w komentarzach. Brukarze jest w opór, tak? I jakby wszyscy. Czekamy na wasze głosy. <laughs> tak. I teraz y, ja bym przejął do obliczeń taką wartość 400 m2. Za metr kwadratowy takiego placu, czyli 1500 metrów kwadratowych placu utwardzamy i 400 zł. I ta wartość uwzględnia nie tylko utwardzenie kostką i krawężniki, które wszyscy potrafią świetnie liczyć, ale również właśnie te sieci i przyłącza, i, i tych sieci jest naprawdę wiele. I takim najczęstszym um, zaskoczeniem dla inwestorów to jest wartość sieci kanalizacyjnej nie? ile to kosztuje nie? że jakby nagle się pojawiają wartości typu 200 tysięcy, na przykład, czy 300, nie? I nagle z czego to i jak, że tu studnie, że coś tam, nie? Jakby kiedyś częściej inwestycje były realizowane bez kanalizacji deszczowej, ale tu mówimy, że w tej wartości już byśmy powinno nam się udać wykonać podstawową kanalizację deszczową. Więc półtorej tysiąca razy te 400 zł, mamy wartość. 600 tysięcy. No Adrian, powiem Ci, jestem pod wrażeniem na razie. Bez wpadki, ale potem na końcu podliczymy wszystkie te wartości. Muszę się zgłosić do jakiegoś teleturnieju. <laughs> tak. Jaka to melodia, <laughs> chyba. To byś mógł być też dobry. No tak. Razem. Dobra, nie, nie idźmy w to. O, tego, idźmy a, dalej. Od tej strony się nie znamy. Idźmy nie? dalej. No i co? Teraz mamy zagospodarowanie terenu, zakończyliśmy to zagospodarowanie terenu i mamy zakończoną, można powiedzieć, inwestycję. Bo wykonaliśmy budyn zakupiliśmy działkę, wykonaliśmy budynek w stanie surowym zamkniętym, halę liczyliśmy, biuro liczyliśmy, potem jakby wykończyliśmy biurowiec, uzbroiliśmy go w instalację, a na końcu jakby z wykończyliśmy to wszystko zagospodarowaniem terenu, ładnym placem, sieciami i przyłączami. Podsumowując, wartości, jakie nam wychodziły z obliczeń. Pamiętasz, po ile była działka? 700 tysięcy. Dokładnie, więc mamy pierwszą wartość. Mamy działkę za 700 tysięcy. Kolejna była hala w stanie surowym zamkniętym. Pamiętam 800. Tak jest, więc mamy kolejną wartość. 1,8 mln. Czyli mamy już łącznie 2,5 mln. Świetnie, liczysz. Lecimy <głos> dalej. <głos> Dziękuję. <głos> Nie, no, matematyka, pieniążki. Liczenie pieniążków to Twoja jakby dobrze wypracowana, przepracowana cecha. Biurowiec w stanie surowym zamkniętym. Pamiętasz kwotę? 840? Tak jest, więc teraz dodajmy do tej kwoty. 800. 3 mln. 340 tys. Dobra, to teraz jeszcze jeden element był. Wykończenia biura, 450 tysięcy, pomogę ci. Dobra, mamy tak, 450, czyli mamy 3 miliony... 3 miliony 790 tysięcy? Lecimy dalej, instalacja, 900 tysięcy. To jest 4 miliony 690 tysięcy? No i ostatni element, zagospodarowanie terenu sieci i przyłącza, 600 tysięcy. Jaka kwota ci wychodzi? 5 milionów 200 tysięcy 90? M jeszcze czas. Wychodzi mi 5 milionów 290 tysięcy. Wrażeniem, bo policzyłeś to wszystko bardzo dobrze. Kurczę, po raz pierwszy liczyłem tak na żywo w programie, ale jakoś tak wyszło. Dobra, czyli mamy 5 milionów 290 tysięcy, i to jest doskonały moment, żeby poruszyć wątek, który będzie takim troszeczkę być może spin-offem. Ale jeżeli ktoś ma ewidentnie biznesowo potrzeby, żeby taki budynek mieć, no to sprawa jest jasna, przybliżyłeś koszty, okej. Okay. Ale załóżmy, że ktoś stwierdza, że takiego budynku nie potrzebuje, ale być może takie coś go interesuje jako aktywo, które mógłby wynajmować. I mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ jesteś jednym z niewielu, można wręcz powiedzieć, hejterów, których znam, którzy twierdzą, że inwestowanie w rynek mieszkaniowy jest pomysłem, mówiąc delikatnie, co najmniej kiepsko trafionym i że tam są wszyscy, a w tych tematach jest dużo większa kasa. Obrót to. Słuchaj. Nie, nie powiedziałbym, że hejterem, tak? Ale po prostu ja jak siadam do tego, biorę Excela, liczę sobie to, no to, to mi to średnio wychodzi, patrząc na inne nieruchomości, bo jakby widzę rynek z różnych stron, widzę jak za ile te budynki się wynajmują, no i widzę te mieszkania, które cały internet hypuje, tak? Jest takich wielu naprawdę jeżeli chodzi o tą społeczność taką internetową, to naprawdę... No kto miała... na przykład? Kto? Słucham. No tutaj pan, mamy kolegę Midla na przykład, nie? który co, bardzo bardzo mocno... Kubę. Nic, bardzo lubię Kubę, nie? W ogóle graliśmy w ja paintballa razem, nie? Ja też. Świetnie, bo byłem w nim w drużynie, naprawdę świetny skrzydłowy był, nie? No z linka. No słuchamy, dalej? No, kto jeszcze? A co? No nie będziemy im wszystkim reklamy robić, bo to nie jest istotne przy tym odcinku, bo nie rozmawiamy o nich, nie? Więc bardzo jakby... dobrze. Idźmy dalej. A Kuba można było, że tak powiem, pochwalić, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest fajnym gościem. Mhm, mm dobra. Idziemy dalej, nie? więc jeżeli chodzi o wynajem takich budynków, no to tutaj można powiedzieć o jakichś takich średnich stawkach, po ile takie budynki się wynajmują. I teraz może to być kontrowersyjne, bo oczywiście w niektórych obszarach kraju za tyle się nie wynajmie, albo jak będzie to budowane w jakiejś powiedzmy mniejszej miejscowości. Maltysy no, jest z Warszawy, więc wiadomo, nie? Obsługuje bardzo często aglomerację warszawską, ale obsługujemy bardzo często również aglomerację śląską, wrocławską czy krakowską. Czyli Już... faktycznie biedne regiony. Ogólnie, no to są jednak motory napędowe Polski, i tam rzeczywiście ten rynek jest najbardziej chłonny. Jest zapotrzebowanie na niego największe, na takie tego typu budynki jest największe. No i też widzimy taki ruch um, do aglomeracji. Kiedyś, jak budowałeś fabrykę czegoś albo jakiś taki budynek, powiedzmy, usługowy, magazyn, logistykę, no to atakowałeś mniejszą miejscowość, jakąś wioskę, bo tam miałeś tanią siłę roboczą. Ale nasz rynek się całkowicie przeobraził przez ostatnie kilka lat, i w tej chwili. Jakby ludzi w małych aglomeracjach nie ma, w wioskach ich nie ma. W tej chwili, jak chcesz mieć ludzi do pracy, to atakujesz duże aglomeracje, i tak naprawdę więcej fabryk obecnie się buduje i powstaje w dużych ośrodkach. Więc jakby to się całkowicie przeobraziło, już teraz nie prowincja jest dostarczycielem taniej siły produkcyjnej, tylko właśnie aglomeracja, ponieważ tam są ludzie. Już obecnie nie mówimy o tanim pracowniku w żadnej branży, więc jakby musimy budować biznes i realizować biznes tam, gdzie możemy wytwarzać te dobra i usługi. Nie? No to dobra. Więc... Na konkretnych liczbach. Tak jest. Mam pięć baniek, budowałem pięć baniek w taką halę, chcę, żeby ona, 200... żeby ona pracowała. Tak, 5 290 tysięcy. Tak. Zbudowałem takie coś, jestem inwestorem, jestem właścicielem. Za ile to mogę wynająć, jaką mogę mieć stopę zwrotu? No dobra, zacznijmy od tego biurowca. Nie? Mamy 300 metrów kwadratowych biurowca, ja bym przyjął średnią stawkę rynkową, 55 zł za metr kwadratowy. Co nam daje 16,5 tysiąca zł za metr kwadrat, za taki budynek biurowy. Dodatkowo mamy halę, która ma powierzchnię 1200 m2 i też przyjmiemy tutaj stawkę rynkową 35 zł za m kwadratowy, co nam daje czynsz na poziomie 42 tysięcy zł. I teraz sumując te obie wartości, mamy czynsz najmu na poziomie 58 500 zł netto. Oczywiście liczymy tu na średnich stawkach rynkowych. Adekwatnych raczej do większych ośrodków niż mniejszych, tak, jeżeli chodzi o lokalizację w Polsce. I teraz zainwestowaliśmy 5 290 000 złotych netto razem z zakupem działki, po czym wynajmujemy to za 58 500 złotych. Więc już, jakby, roi inwestycji każdy może sobie przeliczyć. Jak przeliczymy tylko i wyłącznie wartość inwestycji poprzez wartość czynszu, oczywiście nie uwzględniając podatków, całe reszty, no to wychodzi to nam na poziomie poniżej 8 lat stopę zwrotu. Więc... Z czego wynika to, że ty masz taki entuzjazm, jeżeli chodzi o inwestowanie w taką klasę aktywów, a z drugiej strony sam mówisz, że niewiele osób się tym interesuje. Więc czy nie jest tak, że niewiele osób się tym interesuje, bo są w tym produkcie ewidentne wady, których nie mówisz, bo to nie jest w twoim interesie, gdyż to budujesz, czy coś innego? Myślę, że bariera wejścia jest dużo większa, tak? No bo jednak, żeby kupić nieruchomość mieszkaniową, typu, nie wiem, mieszkanie w bloku, no to tutaj każdy prawie lepiej zarabiający Szary Kowalski bez, bez problemu dostanie kredyt, i kupi tą nieruchomość i może ją sobie tam dalej wynajmować, lub w niej mieszkać, i też jakby ta perspektywa jest taka wygodna i przyjemna dla takiego człowieka, dla takiego inwestora, no bo mieszkanie jest takim, element, takim dobrem, którego każdy z nas korzysta i każdy z nas potrzebuje, więc oczywiste, że jakby pierwsze co przychodzi na myśl w lokacji kapitału, tak. I teraz przy mniejszych kwotach rzeczywiście ta dźwignia finansowa, jaką daje kredyt hipoteczny, jest bardzo atrakcyjna, ale przez to, że na tym rynku występuje tak duża konkurencja, to te, ta renta, ten, ta zyskowność na tym rynku jakby bardzo odjechała w tym momencie i teraz wszyscy muszą czekać na, na ten dodatkowy element, jakim jest wzrost wartości nieruchomości, tak? Wszyscy mówią, no oczywiście dostajesz czynsz, kiedy się spłaca, ale pamiętaj, że wzrasta ci wartość nieruchomości. Czy jeżeli wynajmuje najemcy, hale, biurowiec, magazyn, ale ten najemca nie płaci, to Czy mam takie same trudności z jego eksmisją, jak w przypadku rynku mieszkaniowego? No o, czym, o czym mówi wiele osób? Czy jest to dużo prostsze? No, zdecydowanie nie. Bo przede wszystkim pamiętaj, że tak, wynaleś w takiej firmie, tak? Wprowadziłaś tam firma produkcyjna, podpisałaś tą umowę na przykład na kilka lat, nie wiem, pięć, bo też oni chcą mieć stabilność tego, że jak zaangażują się w ten budynek, wprowadzą się tam, zatrudnią ludzi z okolicy, tak, to mogą sobie w spokoju tam być i funkcjonować. No i teraz. Jeżeli on nie płaci i ma zagrożenie eksmisją, czyli ty mu wypowiadasz umowę, to zobacz, jakie niesie to ryzyka biznesowe dla tej firmy. Przede wszystkim wygonienie firmy z istniejącego obiektu. Tracisz całkowicie możliwości produkcyjne i możliwości funkcjonowania firmy. Biuro jest dość łatwo przenieść. Wynajmujesz biuro, jest w innej lokalizacji i jakby ta sprawa jest załatwiona. Ale wyobraź sobie relokację jakichś maszyn produkcyjnych. Nie wiem, magazyn to był regałów magazynowych. Albo wyobraź sobie, że prowadziłeś tam jakiś punkt usługowy, typu, nie wiem, sklep specjalistyczny i teraz ty tracisz tą nieruchomość, czyli przestajesz się użytkować, to nagle jakby tracisz też klientów przyzwyczajonych do pojawienia się w danej lokalizacji. Więc taka eksmisja takiego, yy, takiego przedsiębiorstwa z takiego obszaru, no można powiedzieć, że demoluje mu totalnie biznes. Yy, pamiętaj też, że nikt nie wynajmie się takiej nieruchomości bez kaucji. Więc, jakby te firmy wpłacają kaucję na poczet tego najmu. Więc ta kaucja zabezpiecza ci od dwóch do trzech miesięcy najmu. Więc jeżeli gość ci nie płaci, jako tobie, inwestorowi, który taki budynek wybudował, przez dwa czy trzy miesiące, no to masz czas na tą, jakby, windykację i eksmisję. Nie? I jakby ty podejmujesz decyzję, w którym momencie ty odstępujesz od umowy. No i tutaj nie ma żadnej ochrony praw lokatorskich czy tym podobnych. Po prostu wypowiadasz komuś umowę najmu i po prostu eksmitujesz firmę z budynku. Biorąc pod uwagę te wszystkie wyliczenia, to nasuwa się również pytanie, dlaczego nie sama hala? Dobrze, że poruszyłeś ten temat właśnie halowy, no bo tutaj jeszcze masz taki element jak small business unit. To jest taki nowy trend na rynku. Jakaś nowa nisza, tak? Może nie nisza, tylko w tej części Europy to jest brakujący element, tak? Masz hale magazynowe na wynajem z własną bramą z zewnątrz, które mają powierzchnię, nie wiem, 60, 80, 100 metrów kwadratowych. Czasami są one z antresolką. I to jest taki większy lesmes, nie? czyli wynajmujesz sobie halkę, w której możesz trzymać jakieś sprzęty biurowe, rzeczy, graty. Nie wiem, masz firmę, która montuje fotowoltaikę i montuje, trzymasz tam na przykład swojego busika, plus jakieś elementy montażowe, sprzęty, graty, nie? I przez to, że brama jest z, bezpośrednio z zewnątrz, to tak naprawdę tylko ty ty wyłącznie użytkujesz ten magazyn. I to jest też ciekawy kierunek rynku, który się bardzo silnie rozwija. No, jakby pozwala to takim mikroprzedsiębiorcom wyjść na, można powiedzieć, swoje, z tego z swojego garażu, bo to jest dużo większe niż garaż i już możesz tam jakiś small business prowadzić. Nie? No tu taki przykład przekroju takiego budynku, jak, jak to może wyglądać dla widzów, żeby mogli sobie to wyobrazić. Więc z takich obszarów właśnie same ma hale, hale na wynajem też funkcjonują, ale zauważyliśmy, że właśnie przez to, że my realizujemy częściej hale z biurem i to takie budynki idą na wynajem, to jakby Powodujemy, że budynek ma dużo bardziej stabilnego, długoterminowego najemcę, ponieważ samo wynajęcie hali, przelokowanie, właśnie towaru magazynowego w inny punkt, jakby jest dużo prostsze niż przeorganizowanie całego przedsiębiorstwa w inną lokalizację, biura czy produkcji, na przykład. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że masz do relokacji fabrykę, nie? I wyobraź sobie, że właśnie skompletowałeś cały zespół produkcyjny ludzi pracujących w tej fabryce i teraz wyobraź sobie, że musisz to przenieść 20 km dalej. To może spowodować to, że jakby ten zespół cały, który tam pracuje, no on już podziękuje ci za pracę, bo woli pracować bliżej domu, nie? więc bardzo to rozwala, więc powoduje to, że najemca taki budynek, biuro z halą jakby użytkuje dużo, dużo dłużej i dłużej w nim siedzi, ponieważ warunki dla niego są odpowiednie, a zmiana zbyt kosztowna. Drodzy widzowie słuchacze, Kilka spraw na sam koniec. Po pierwsze, jeżeli interesuje Was ta tematyka, o której mówił Dawid, to link do jego kanału znajduje się w opisie tego filmu. Druga rzecz, jeżeli chcielibyście poznać m.in. Dawida, to zapraszamy Was do loży przedsiębiorców, o ile trwa rekrutacja. Nie wiem, kiedy odcinek będzie publikowany, więc może już jest zamknięta, ale warto czuwać, kiedy ją znowu otworzymy. Trzecia sprawa, jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tej tematyce, to oczywiście zostawiajcie komentarze pod tym filmem. I rzecz czwarta, zachęcam Was do tego, abyśmy potoczyli tutaj jeszcze dalej merytoryczną dyskusję w komentarzach pod tym filmem. I wskażcie, proszę, jakie z Waszej perspektywy są wady tego, nazwijmy to, tej inwestycji, o której mówił Dawid czyli inwestowania w hale z biurowcem na wynajem. I tutaj stawiamy kropkę. Nad I. Nad I. Drodzy widzowie, słuchacze, kłaniamy się nisko, dziękujemy za Wasz czas. Dawidzie, dziękuję za kolejny bardzo ciekawy odcinek. Mam nadzieję, że dla wielu osób będzie on przydatny, ponieważ był bardzo, bardzo konkretny. Kłaniam się. Również. Do zobaczenia w kolejnym jeszcze odcinku, bo nagramy jeszcze jeden.